Wspaniali czytelnicy i widzowie, po sukcesie naszej wspólnej akcji charytatywnej przyszedł czas na niespodziankę. Rozpoczynamy pracę nad drugą częścią książki Dzienniki z Wiochy Ponurej. Mam nadzieję, że z radością ponownie odwiedzicie Wiochę Ponurą. Pozdrawiam i życzę miłego wieczoru. Karol Wasylik. Powrót do Wiochy Ponurej. Kochanym rodzicom i teściom, żonie mojej kochanej i córce wspaniałej, wszystkim czytelnikom, co się we wioskach ponurych lubują, dziękuję. 1 stycznia 2018 roku. No, i miało być dobrze, co? Miało być już fajnie, miło i wszystko miało iść w dobrą stronę. Takiego wała, o! Noc nawet pierwsza nie minęła. Po przeniesieniu się w ten wymiar nowy, co się miał domem stać naszym, wszystko poszło w diabły. Jak wróciliśmy ze spaceru z Zagajową i Wiktorem, napiliśmy się trochę i poszliśmy do domów. Już w łóżku żonie mojej kochanej się na amory wzięło. Jako miłośnik jej pięknego ciała i umysłu nie mogłem przecież odmówić takim zalotom. Starczy powiedzieć, że po wspaniałym wieczorze objęci poszliśmy spać. Obudziłem się jakoś dziwnie zmęczony. Czułem się, jakby mnie w nocy ktoś kijami okładał. Żony mojej obok nie było. Musiałem znowu wiercić się przez sen i pewnie do pokoju obok poszła się wyspać. Zaraz się rumor wielki zrobił na dworze. Poszedłem niechętnie sprawdzić, co takiego się dzieje, że takie zamieszanie ludzie z rana robią. Zobaczyłem, że w przejęciu wszyscy nasi sąsiedzi rozmawiają ze sobą. Kiedy spojrzałem na promienie słońca, na błękitne niebo i na psa mojego, co za wróblami ganiał wesoło na podwórku, zrozumiałem od razu, w czym rzecz cała. Byliśmy na powrót w naszej realności, w naszej wiosce ponurej. Musiało coś się przez noc dziać, żeśmy wrócili z tego wymiaru innego, na powrót do naszego, czy jak to tam działać miało. Nad tym całym zamieszaniem próbował bezskutecznie Wiktor zapanować. Dopiero kiedy głos Zagajowa zabrała, wszyscy umilkli. Przekazała nam, że gówno wielkie wyszło ze wszystkiego. Tłumaczyła, że siła jakaś potężna, co się jej nad nią zapanować nie udało w nocy, wygnała nas w cholerę do naszej rzeczywistości. Kazała wszystkim wrócić do domów i się nie przejmować, bo ona będzie jeszcze dalej myślała, co i jak zrobić. Napomniała tylko, że skorośmy wrócili, to i całe to dziadostwo dalej się czaić będzie po krzakach. Prosiła ostrożność zachować. Ludzie tylko pokiwali głowami, wzruszyli ramionami i szli do domu. Co było robić? Nie wyszło. Trudno. Trzeba przejść do porządku dziennego. Podeszła do mnie szamanka nasza po wszystkim z Wiktorem i z marszu zapytała, czy się do żony zbliżałem wczoraj. Nie miałem pojęcia, skąd wie o tym, ale już dziwniejsze sprawy widziałem. Powiedziałem, że owszem. Kazała mi natychmiast za nią iść i pobiegła do mojego domu przez drzwi otwarte. Mało nie zemdlałem, jak żonę moją z dzieckiem na rękach zobaczyłem. Bogu dzięki, Wiktor mnie jakoś podtrzymał. Jak ochłonąłem, to mi wytłumaczyła Zagajowa, że nas siła straszna wyrzuciła tak mocno, że w czasie innym wylądowaliśmy. Teraz to już całkiem zbaraniałem. Tłumaczyła dalej, że jak nas przenosiło, to czas inaczej leciał, że moja żona kochana zdążyła ze mną w ciążę zajść i urodzić nawet. Jak spytałem swojej ukochanej o to, powiedziała, że wszystko pamięta i ciężko było, ale jej Zagajowa pomogła wrócić do nas i dziecko odebrać. Ja już nie drążyłem, jak jej pomóc mogła i jak w nocy mi się dziecko urodziło. Jakby mnie ktoś w łeb deską zdzielił, tak się czułem. Szczęście wielkie, że pociechę mam, ale w taki sposób, jak mnie przy porodzie nie było, to dziwnie jakoś tak. Przyszła żona kochana i mnie przytuliła. Malec jakieś bąknięcie wydał i ziewnął. No nic, bobasa mam w domu, nie takie się rzeczy działy. W sumie to nawet nie dziwiło, że tu na powrót jesteśmy. W końcu z wiochy wydostać się jest ciężko, jakby nas naprawdę trzymało tu jakieś cholerstwo. Po tym, jak do siebie już doszedłem, dowiedziałem się, co następuje.
Stwór ten, którego kiedyś widziałem nocą, a Zagajowa powstrzymała, przebijając nożem zegarek, odpowiedzialny był za całe zajście. Twierdziła szamanka, że sam takiej mocy nie miał, że coś mu pomóc musiało i ona się dowie chętnie co i w jaki sposób. Niemniej cofnęło nas do 2018 roku. Znaczy, u nas był 2023 już, ale u całego świata 2018 na powrót. W sensie, że my też byliśmy w 2018, tylko później o 5 lat, czyli że w 2023, ale w 2018. Jak zobaczyła Zagajowa, że mnie i Wiktora ślina kapie, że zaraz wylewu jakiegoś dostaniemy, to dała spokój sobie z dalszym objaśnianiem. Stwierdziła, że beznadziejne przypadki, że za głupi by czasoprzestrzeń i zależności wielowymiarowe pojąć. Żona moja kochana jakby nigdy nic przytaknęła na jej wywód i stwierdziła, że ona musi w takim razie po mleko iść i pieluchy, skoro matką została. Ja zapytałem, czy z piersi przypadkiem nie lepsze. Pokiwała tylko głową z politowaniem. Szamanka wytłumaczyła mi, że dziecko już rok skończyło, to i mleko sztuczne pić może. Żona wzięła mój portfel i wyszła. Zagajowa stwierdziła, że musi całej wiosce wytłumaczyć, co zaszło, że czas inny teraz mamy, więc ma Wiktor na nią nie czekać dzisiaj w domu. Jak obie tylko wyszły, sięgnąłem do lodówki po bimberek cytrynowy. Wiktor podał szklanki i równocześnie chlusnęliśmy naraz całą zawartość naczyń. Zapowiadał się naprawdę długi dzień, a ja potrzebowałem przyjaciela, żeby to wszystko w głowie poukładać. Wiktor nalał ponownie. 18 stycznia 2018. Nie pisałem długo, bo trzeba było sporo czasu, żeby nowe informacje przyswoić. Streszczam to następująco. Okazało się, że dziecina moja to córka. Ochrzciliśmy ją Nataszka, bo na Janinę żona moja kochana zgodzić się nie chciała. Księdza u nas nie ma co prawda, ale stwierdziłem, że w takim razie to i Wiktor się nada, bo dobry człowiek z niego. Polaliśmy dziecku wodę głową i po sprawie. Mieszkańcy z nowym czasem się szybko uporali, bo kalendarzy starych u nas na wsi sporo się ostało. Ku rozczarowaniu naszemu ogromnemu, Zagajowa mówiła, że nie będzie niestety się historia cała powtarzać, a na nowo biegnąć. To też na loterii nikt z nas obstawiać nie może, choćby i cyferki pamiętał zwycięskie. Kilka osób ze wsi się postarzało rok czy dwa, kilka odmłodniało. Najwięcej odmłodniał pan Antoni, bo aż 5 lat. Zadowolony był bardzo z tego faktu. Dzieci, które się o 2 czy też 3 lata postarzały, też zadowolone były. Syn pana Waldemara nawet 18 lat skończył i wąs mu się rzucił na twarzy. Pierwsze co zrobił, to z ojcem wódki wypił, co by swoje urodziny zaległe uczcić. My też się z nim napiliśmy. Nie napiła się z nim jedynie żona pana Waldemara, bo zwyzywała ich od pijaków obrzydliwych i że jedno im w głowie tylko. Miała trochę racji, chociaż z drugiej strony nie znałem nikogo, co by na trzeźwo mógł zawsze w naszej wioseczce żyć. Wesoło było i gwarno, mimo tego, że każdy miał z tyłu głowy, że się na nowo problemy zaczną. Na nowo dziadostwo się jakieś będzie pałętało po polach i na wiosce. Nowe wyzwania będą, abyśmy wszyscy dawali radę. Twardzi ludzie w wiosce naszej mieszkają, ale oczy mieć trzeba z tyłu głowy zawsze. 20 stycznia 2018. Okazuje się, że więcej kłopotów będzie, niż się nam wydawać mogło. Skoro tylko czas biec zaczął na nowo, to i na nowo inne okresy czasu na różne paskudztwa we wsi przypadać zaczęły. Szczęście w nieszczęściu. Dziady handlowe wioskę nawiedziły. O wiele wcześniej niż zawsze, ale nie stanowiły przynajmniej one niebezpieczeństwa większego. Szybko z monetami starymi się kolejka ustawiła. Każdy co potrzebował dostał i szybko skorzystać z owego poszedł, bo czas gonił. Do końca dnia jedynie przedmiot posiadał. Żona moja, kochana i mądra kobieta, zakupiła sobie urządzonko drewniane, które może ci stworzyć dowolną rzecz, byle materialną. Mówiła, że starcze łapska, co jej urządzenie podawały, pokazały 3 palce pod koniec zakupu.
Wierzyła, że znaczy to, że 3 przedmioty jedynie maszynka stworzy. Miała w planach kołyskę dla dziecka sobie sprawić, butelkę do mleka, co sama się podgrzewa, i budki małe, bo uważa, że słodkie są. Ja osobiście o identyczną skrzynkę z narzędziami, co poprzednio chciałem się starać. Trzeba w końcu dziecku pokój sprawić, to też remont się przyda. Po zakupie udałem się z żoną i córką moją kochaną do domu. Ja zająłem się remontem, a żona swoim magicznym urządzeniem. Pod wieczór wpadł Wiktor z Zagajową. Szamanka kazała mi iść z tym moczymordą do przybudówki. Sama przywitała się z moją żoną kochaną serdecznie. Zła była wyraźnie. Nie od dziś wiadomo, że jak kobiety zaczną ze sobą gadać, to wszystko najgorsze, co mężowie zrobili, zaraz na nowo się w rozmowach przeplata. Dzisiaj, skoro Zagajowa na Wiktora wściekła była, to i mojej zaras nerwy się zebrały na mnie. Wycofałem się więc posłusznie, żeby Wiktora zadowolonego zobaczyć, jak w przybudówce tobołki rozstawia. Dowiedziałem się też, czemu kobieta jego tak zła jest. Wiktor w przypływie mądrości od dziadów handlowych kupił butelkę whisky, co się nie kończy do północy. Mieliśmy jeszcze 4 godziny do tego czasu. Ze smutkiem stwierdziłem, że kobiety nasze w ogóle nie wiedzą, co to za szczęście dla mężczyzny spracowanego mieć taką butelkę. Wesoło siedzieliśmy przez najbliższe godziny. Dalej, co pamiętam, to żonę moją, co Zagajowej mówiła, żeby nam koca nie niosła, że jak nam dupy zmarzną, to się może nauczymy. Połowicznie jednak miała rację kobieta moja kochana. Faktycznie nad ranem zimno nam w dupy było, za to nic się nie nauczyliśmy. 24 stycznia 2018. Pan Antoni zaprosił mnie dzisiaj w obecności mojej żony na męski wieczorek. Powiedział, że skoro zostałem ojcem, ma kilka porad i ważnych lekcji, które może mi przekazać, o ile oczywiście chce. Jako że sąsiad mój wychował 3 wspaniałych, młodych ludzi, a szacunkiem i uznaniem się cieszy w wiosce, żona moja była bardzo zadowolona i dała mi wolny wieczór. Poszedłem więc koło 18 do sąsiada. Zaprosił mnie do salonu, w którym siedział już Wiktor. Oznajmił nam, że małżonka jego poszła na noc do sąsiadki z dzieciakami, więc mamy dom dla siebie. Następnie otworzył barek i bardzo długo i mądrze rozmawialiśmy. Dawał wspaniałe rady na przemian ze wspaniałymi alkoholami. Bardzo mi się podobała ta nauka, mniej mojej ukochanej, kiedy już do domu wróciłem z korepetycji rodzicielskich. 27 stycznia 2018. Prędzej czy później musiało się zacząć źle dziać na wiosce. Sklepowy narzekał, że mu kury wszystkie kotochłop w nocy zabił, a połowę jeszcze zeżarł tak, że kości same zostawił. Z kotochłopem to taka sprawa jest, że jak starsi nam opowiadali, był taki pijak jeden. Wiecznie się awanturował na wsi i problemy mieszkańcom robił. Kiedyś ponoć po jednym z alkoholowych wybryków postanowił kota swojego powiesić na jabłońce, bo go mruczenie wkurwiało. Pech chciał, że akurat jakieś licho się wtedy polami przechadzało, a skoro zobaczyło, co zamierza pijaczyna, postanowiło klątwę rzucić. Tak i od tamtej pory dalej biega ze śliną na pysku ten element, tyle tylko, że z kotem swoim paskudnie połączony. Twarz jakby ludzka, ciało kocie, sierść ciemnoruda. Większe to niż dzik, ale mniejsze niż jeleń. Co jakiś czas mu się nudzą zwierzęta leśne w menu, to się do zagrody zakrada i trzodę wyjada. Zazwyczaj wystarczy go bronią palną postraszyć, to zaraz ucieka i na jakiś czas jest spokój. Ubić się go nie da. Klątwa mu potrosze na naturalne zdolności regeneracyjne daje. Na szczęście Zagajowa mówiła, że umysł ludzki w połowie to ma dalej, to strachliwe jest i głupie. Gorzej ponoć jakby sam koci umysł rządził, bo z taką fizjonomią to by niejednego mógł we wsi zaatakować. W każdym razie będziemy dzisiaj czuwać u sąsiadów obok, żeby ich kur też nie zjadł. 1 lutego 2018. Całą noc nie spałem. Nie to, żeby mi córka kochana nie dawała zasnąć. Ku mojej i żony uciesze, śpi aniołek nasz słodko od wieczora do rana,
czasem jedynie płacząc o mleko. Nawet trochę się martwiliśmy z ukochaną, jednak baba, jedna z drugą ze wsi, co niejedno już wychowała, mówiły, że tak może być i to się nie ma co martwić, tylko cieszyć się trzeba. Dzisiaj w nocy jednak nam się zleciały szeptuny wretne. Takie to muchy ponure, tylko główki bez oczu mają, to łatwo rozpoznać. W nocy siadają na śpiącego i straszne rzeczy w uszy sączą. Niekiedy mówią ludzie o zmorach, jednak to my prawdę znamy w tym temacie. Nie zmory żadne, a szeptuny. To też biegałem całą noc i biłem laczkiem, gdzie popadnie, gdzie tylko szept jakiś usłyszałem. Nie tam mogą gadać, ja się koszmarów nie boję. Żona moja się znieczula alkoholem, jak się kiedy jaka do domu przypałęta i śpi w najlepsze, nie reagując. Od dziecka mi jednak wara. Udało mi się kilka ubić, nad ranem chyba już wszystkie z domu uciekły. Trzeba będzie zanieść te, co trzasnąć się udało do Zagajowej. Może jej się na co przydadzą. 3 lutego 2018. Na obrzeżach wioski mieszka pan Witold, co to jest u nas wielce szanowanym grzybiarzem. Zna też lasy dookoła jak własną kieszeń. On właśnie przybiegł dzisiaj z rana pod sklep ostrzec nas, że się wadzowie zbliżają. Tych we wsi nie było od kilku ładnych lat, nie dziwne więc, że się wszyscy wielce przejęli, a niektóre panie to i nawet pomdlały. Wszyscy szybko do domów pobiegli, nieważne czy to swoich, czy sąsiadów. W takich sytuacjach trzeba było działać szybko, nie było czasu na zwady. Szczęście, że mieszkam blisko, to i do mnie pan Witold przybiegł, za nami biegł jeszcze hazardzista. Tego akurat szkoda by nie było, ale jak już wszyscy się ratują, to trudno odmówić pomocy. Chociaż korciło mnie, żeby mu haka podstawić i drzwi przed nosem zamknąć. Kiedy już dotarliśmy do mojej chatki, wszyscy zebrali się za zabezpieczanie okien i drzwi. Z tym cholerstwem żartów nie ma. Zaczyna się niewinnie. Ot jakiś obłok czarny, jakby mgła w kolorze chmury burzowej się pojawia. Potem słychać przekleństwa i wyzwiska. Wtedy zaczyna się wiatr zrywać i tak szaleje, aż się wadzowie nie oddalą. Nazwa ich od waśni właśnie pochodzi. Jeden tylko, stary szeptucha, widział ich z bliska. Mówił, że jakby dwa wielkie duchy się mocowały ze sobą. Tak nam się zdaje, że to dwa byty wrogie, co o władzę jakąś tajemną walczą. Jedno pewne, jak cię w swój wiatr oszalały porwą, to w szale dzikim będziesz pięściami machał i wyrzucał wściekłe wyzwiska, aż trupem padniesz. Najlepiej to w domu przeczekać i za bardzo nie obserwować sytuacji, bo się ponoć w jaki trans wchodzi i samemu do wadzowego szaleństwa ignie. Wyjąłem butelkę wódki, na co żona moja kochana tak mnie w łeb palnęła, że cała butelka się zbiła, jak mi z rąk wypadała. Powiedziała, że wszystko wszystkim, ale raz chociażbym się jak pijak nie zachowywał. Kobiety, które schroniły się z nami u mnie w domu, przytaknęły mojej ukochanej. Mężczyźni natomiast ze smutkiem wpatrywali się w rozbitą butelkę. Co począć? Mężem jestem dobrym, ojcem też chcę być dobrym, to i usłuchałem żony i ze smutkiem usiadłem na fotelu. Teraz trzeba będzie jakieś parę godzin tak siedzieć i nosa nie wychylać za drzwi. Ciężko się żyje na tej wiosce przebrzydłej. Usłyszeliśmy wszyscy krzyk jaki z podwórza. Potem wiatr jakby mocniejszy zawiał. Pewno kogo porwało do szaleństwa. Co począć? 4 lutego 2018 roku. Jeszcze po wczorajszej wadzowej wichurze nie zdążyliśmy posprzątać ogrodu, a już leciał mieszkaniec nasz znajomy, Mirek, krzycząc, że mu kotochłop kury wczorajszej nocy wyjadł tak samo jak wcześniej sklepowemu. Widocznie skorzystał z okazji ten parszywy potworek, że wszyscy się w domach skryli. Będzie trzeba porządnie biesa ołowiem poczęstować. To może odpuści sobie wieś na czas jakiś. 6 lutego 2018. Przy okazji zakupów pogadaliśmy trochę z chłopakami ze wsi, co w tym roku z głowami na kijach. Czas się zmienił, inaczej płynie wszystko, ale głowy chyba te same.
Poszliśmy w kilku chłopa za Gajową zapytać. Kazała nam się w diabły wynosić, bo serial ogląda. Mówiła, że możemy za godzinę wrócić. Wróciliśmy za godzinę i pytać zaczęliśmy o te całe głowy. Powiedziała, że sprawdzi i nam znać da za parę dni. Nikt nie śmiał oponować. Kto o zdrowych zmysłach szedłby tam patrzeć na nie, kiedy nie trzeba? Na myśl o tych posępnych łbach, co to sam ostatnim razem odwiedzić musiałem, ciarki mnie przeszły. Normalnie poszlibyśmy na wódkę teraz wszyscy, ale odkąd dziecko mam, to muszę odpuszczać sobie czasami. Żonie mojej kochanej pewnie się odpoczynek przyda, więc pożegnałem chłopaków i ruszyłem do domu. Żona bardzo wdzięczna była, że tak się wykazałem zrozumieniem. Bardzo miły był wieczór. Noc była jeszcze milsza. 7 lutego 2018. Obudziło mnie pianie za oknem wczesnym rankiem. Kapci nie mogłem znaleźć i się strasznie złościłem. Potem się wkurwiłem jeszcze bardziej, bo sąsiad mój, pan Antoni, wrzeszczeć zaczął coś o psie moim, że za głośno szczeka. Otworzyłem okno i wrzasnąłem, żeby ciszej był. Zaprosił mnie na dół, żeby sprawę z psem moim rozwiązać, bo jak nie, to sam ją rozwiążę. Wyszedłem na dwór, ale nie żeby coś rozwiązywać, tylko żeby w mordę mu dać. Jak już do płotu w gotowości bojowej przylazłem, to się okazało, że i hazardzistę przywiało na drogę. Postanowiłem, że sprawa z panem Antonim może poczekać minutę i mijając go podszedłem do tego kretyna i dałem po łbie bez ostrzeżenia. Sąsiad mój Antoni dołożył mu jeszcze kopniaka, pojawiając się nagle obok. Wkurwił mnie, że mi mojego wroga kopie. Wymierzyłem mu więc parę prostych. Niestety on również wymierzył kilka mnie. Kobiety nasze z daleka już się darły, że się uspokoić mamy, że kogut purpurowy się zjawił znowu. Kijem nas dla zasady zlały. Potem jeszcze raz poprawiły, jak widziały, że dalej jacyś marudni jesteśmy. Jeszcze chciała mnie żona wrzątkiem oblać, ale zdążyłem krzyknąć, że już spokojny jestem. Dopiero wtedy rozum wrócił. Przeprosiliśmy się z Antonim i za pozwoleniem żon naszych poszliśmy na dobrą Śliwowicę. Dusza, człowiek z Antoniego jest. Wspaniały sąsiad. Hazardzista czekał chyba też na zaproszenie, ale mu kazaliśmy spierdalać do domu. Dobry człowiek ten Antoni, a jaki mądry. 9 lutego 2018. Okazuje się, że głową na kijach przyjrzeć się trzeba o tej samej porze. Już mieliśmy robić losowanie, kto tym razem pójdzie, kiedy się syn pana Mirka zgłosił na ochotnika. Mówił, że wcześniej bał się ogromnie, ale od czasu jakiegoś jest nimi żywo zaintrygowany. Nikt nie śmiał się przed szereg wychylać, z ulgą wszyscy przyjęli taką wiadomość. Pan Mirek spytał syna, czy ten aby na pewno wie, co robi. Młodzieniec zapewnił ojca, że wróci cały i zdrowy. Ciekawe, co też chłopaka skłoniło do takiego przedsięwzięcia. Kto wie, może jakiej inspiracji artystycznej szuka. Może zwykła ciekawość. 15 lutego 2018. Wczorajszego ranka wyruszył syn pana Mirka do Głów. Martwiliśmy się, bo do późnego wieczora nie wracał. Pojawił się w domu przed północą. Mówił nam jego ojciec, że taki jakiś wyprany, kompletnie bez sił. Ponoć uśmiechał się jednak. Mimo obaw rodziców, chłopak cały i zdrowy. Nawet przed pójściem do łóżka kilka słów z matką zamienił. Ponoć natchnienie jakieś znalazł i obraz chce malować. Zdziwiło to pana Mirka, bo chłopak nigdy szczególnych zdolności nie miał w tym temacie. Nigdy wcześniej też nie malował. Radość jednak wielka była, że wrócił do domu, więc nie drążył Mirek dłużej. Czas pokaże, co i jak się dziać będzie. Pora już była późna. Jednak zaproponowałem sąsiadowi kieliszek bimbru, na co chętnie przystał. Posiedzieliśmy do drugiej, a może trzeciej w nocy. Żona moja spała słodko, córka również, więc pozwoliłem sobie na swawolę. Nad ranem głowa zaboli, ale co począć, trzeba dobrze żyć z sąsiadami. 18 lutego 2018.
poszedłem obejrzeć plac zabaw dla dzieci, co to na naszej wiosce stoi. Za rok czy dwa córka się bawić będzie na nim chciała. Stary jest bardzo, ale zadbany. Dzieci u nas sporo, więc co jakiś czas odmalowujemy pożółkłe elementy i naprawiamy z chłopakami co trzeba. Jednej tylko czarnej huśtawki nikt nie rusza. Zakaz mają zbliżania się do niej młodzi. Nikt z dorosłych też ryzykować nie chce. Nie wiadomo, czy jest coś z nią nie tak, czy to tylko legendy nasze wiejskie. Kiedyś się ponoć dziecko jedno na niej bawić postanowiło i za którymś razem, kiedy dosyć mocno się już huśtało, zniknęło w powietrzu. Jakby się rozpłynęło całkowicie. Rodzice na próżno wołali. Nigdy już biednego dzieciaka nie znaleziono. Dlatego też zabrania się w ogóle zbliżać do tej przeklętej konstrukcji. Zasadziliśmy drzewa kilka lat temu z sąsiadami dookoła tego cholerstwa, żeby całkiem zarosło i nikt tam nie łaził. Są jeszcze niewielkie, ale już teraz dobrze oznaczają teren, do którego podchodzić nie wolno. Nawet niewinne dzieci są zagrożone na tej paskudnej wiosce. Psia krew. 24 lutego 2018. Poprosił mnie Wiktor dzisiaj o przysługę. U sąsiadki jego, pani Wandy, zalęgły się kartoflanki. Trzeba było pomóc koledze. Wziąłem łom, krótki nożyk, worek po ziemniakach i ruszyłem do przyjaciela. Pani Wanda, urocza babinka, co cały świat by chciała przytulić, poczęstowała nas kawą i ciastem, a następnie zaprowadziła do swojej ziemianki, gdzie leżały sobie w najlepsze kartofelki i buraczki. Zapaliliśmy latarkę i ruszyliśmy się z tym cholerstwem rozprawić. Kartoflanki są to nieduże, szczurkowate paskudstwa. Problem z nimi jednak pewien, bo palce mają i kciuki przeciwstawne, co im w rzucaniu czym popadnie w Bogu ducha winnych ludzi pomaga. Najchętniej też się żywią przetworami i kartoflami, to też często w piwnicach wysiadują. Jak tylko weszliśmy do środka, od razu kartofelkiem w łeb dostałem. Skurwysyny małe. Zaraz łomem jednego pieprznąłem. Wiktor łopatą sobie radził. Latało tego dziadostwa pod nogami ze 20 osobników. Pół godziny nam zajęło pozbycie się wszystkich. Potem wszystkie do wora, a wór do jeziora. Posprzątaliśmy trochę po bojowisko i ruszyliśmy oznajmić, że problem został zażegnany. Pani Wanda bardzo wdzięczna nam była. Ciasta dała na drogę i mówiła, jacy to młodzi i dzielni jesteśmy. Wspominała też, że przystojne z nas chłopaki i dziewuchy się pewno za nami na wsi oglądają. Przez grzeczność zbyliśmy komplement machnięciem dłoni, wiedząc jednak w duchu, że rację ma absolutno. Potem ruszyliśmy do domu, popijając wręczone nam na odchodne winko od sąsiadki Wiktora. Wspaniała kobieta i jaka mądra. 1 marca 2018. Potwornika widziano dzisiaj na okolicznym polu. Co jakiś czas się go widuje po zimie, jak biega to tu, to tam i trawę skubie. Wielkie też przerażenie powoduje, gdzie tylko zawita. Wiktor kiedyś pięknie go opisał. Mówił, że to jakby centaur z piekła jakiś. Końskie ciało, ale tam, gdzie szyja się zaczynać powinna, głowa upiora najstraszniejszego wprost w korpus wrośnięta. Nie wspominając już o rękach ludzkich, co z korpusu wystają i trawę wprost do gęby okropnej wciskają. Wyje to okropnie, wygląda jak szkarada i postrach sieje. Co prawda nigdy się nie wydarzyło złego nic z udziałem owego potwornika, jednak sam wygląd jego nakazuje wiać, gdzie pieprz rośnie. Akurat wracałem ze sklepu od chłopaków. Kiedy do domu zaszedłem, żonę moją i Zagajową zastałem, jak kawę piją. Córka moja kochana drzemała w kołysce. Nagadywały się dziewczyny szeptem o czymś i umilkły zaraz, jak się zbliżyłem. Powiedziałem, co na wiosce za nowiny się pojawiło stworze. Żona moja kazała mi się dzieckiem zająć i wraz z Zagajową wyszła. Siedziałem tak, patrząc na moje szczęście małe, co dziwnym sposobem się w życiu moim pojawiło, a czas płynął. Około 14:00 wbiegł do mnie do domu Wiktor przerażony, dziecko budząc i wielkie zamieszanie sprawiając. Wrzeszczał coś, że naszym kobietom rozum odjęło kompletnie.
Nie wiedziałem, o czym breci. Wziąłem córkę na ręce i starałem się ją uspokoić. Kazał mi natychmiast przed dom iść i nie czekając nawet na moją reakcję, ciągnąć mnie za ramię zaczął. Wylazłem więc z dzieckiem moim płaczącym na rękach przed chatę. Gdyby nie to, że malutką trzymałem, padłbym na ziemię niechybnie. Oto żona moja siedzi na potworniku na oklep, a szamanka na sznurze maszkarę prowadzi. Gdyby nie olbrzymia siła woli, zalałbym się jak dziecko jakieś w spodnie. Paskudna gęba wesoło się uśmiechała, żując marchew chyba. Ręce na boki założyła i spokojnym krokiem do mojego ogrodu się kierowała. Sąsiedzi nasi na taki widok znak krzyża w powietrzu czynić zaczęli i do domu szybko pierzchnęli. Wiktor schował się za mnie, ja dziecinę moją mocno objąłem i tak staliśmy, nie wiedząc, co mamy mówić. Żona moja, widząc przerażenie nasze, roześmiała się tylko. Rzuciła w naszą stronę, że chuj, a nie chłopy z nas. Stanęła poczwarana przeciw mnie, a ja całkowicie znieruchomiałem z przerażenia. Córka moja rączki wyciągnęła i zaczęła się grzywą potwornika bawić, sprawiając mu wielką radość widocznie, bo ogoń koński na boki latać zaczął. Kiedy mogłem już wydusić z siebie słowo, zaklinać żonę zacząłem, żeby natychmiast tego potwora mi z ogrodu zabrała, albo żeby Zagajowej kazała go zgładzić jakoś. Zsiadła kobieta moja ze swojego makabrycznego wierzchowca i w łeb mi dała. Nawrzucała mi od nieczułych i wretnych. Powiedziała, że ona się z dobrym człowiekiem wiązała, a nie z potworem bez serca. Jako że potwór stał naprzeciw mnie, dziwnie brzmiały jej słowa. Wytłumaczyła, że zwierzę może i straszne, ale dobre i samotne. Kazała mi spojrzeć na jego mordę radosną. Paskudny był to widok. Powiedziałem jej, że za żadne skarby ta maszkara na moich włościach nie zostanie. Zostałem przez moją kobietę takim wzrokiem zmierzony, że właściwie nie wydawało mi się spojrzenie potwornika takie straszne. Stanęło na tym, że żona moja i Zagajowa wspólnie zajmą się potwornikiem. Stwierdziły, że zawsze chciały mieć konia, no to teraz mają. Jako że ukochana moja świetnie konno jeździła w młodości, postanowiła szamankę nauczyć. Makabryczna klacz zdawała się być bardzo zadowolona. Dziecko moje uśmiechało się do niej i głaskało ręką sierść stworzenia. Wiktor i ja zostaliśmy oddelegowani do przygotowania planu budowy niewielkiej stajni dla naszego nowego pupila. Wcale mi się pomysł ten nie podobał. Myśl, że wieczorem będę u siebie w ogrodzie oglądał przerażające oblicze tego czegoś, co żona moja kochana za konia uznać chciała, napawała mnie lękiem. Co jednak było robić? Skoro już tak postanowiła, to lepiej chyba samemu w las nocą pójść do cholerstwa tego wszelkiego, niż się z nią nie zgodzić. Na pomoc mieszkańców w tej sprawie nie było co liczyć. Dopóki Zagajowa im nie przetłumaczy wszystkiego i sami się nie oswoją z widokiem monstrum, nikt się nawet do mojego domu nie zbliży. Sami musieliśmy z Wiktorem stawiać mieszkanko dla potwornika. Zawsze coś. 3 marca 2018. Dwa dni się użeraliśmy z budową prowizorycznej stajni. Córeczka moja bawiła się z koszmarnym wierzchowcem całymi dniami pod czujnym okiem Zagajowej i mojej żony. Widać było, co ciężko mi przyznać, że potwór świetnie się zachowywał i na szczęśliwego wyglądał. Tylko ten jego wygląd, dalej jak ze snów najokropniejszych. Zdawało się, że uśmiech okropny na gębie tylko dopełnia koszmarnego widoku. Kobiet naszych jednak wcale widok ten nie raził. Ba, jeszcze go głaskały i pieszczotliwie kwiląc dawały marchewki i jabłka. Dzisiaj kończyliśmy już ostatnie poprawki naszej konstrukcji. W międzyczasie kłóciłem się z Wiktorem, czy nie może jednak u nich stanąć mieszkanie potwornika. Śmiał się tylko, że to nie jest jego wina, co sobie kobiety zamyśliły i nie ma zamiaru brać sobie tego na kark. Prawdziwy przyjaciel, nie ma co. Kiedy wieczorem ogłosiliśmy koniec budowy, kobiety przyprowadziły szkaradę do stajni. Wydawało to zadowolone dźwięki, jakby rżenie połączone z krzykiem. Naprawdę urocze.
Po wszystkim podziękowały nam nasze ukochane, wycałowały nas obu z radością i kazały iść się napić, bo rzekomo zasłużyliśmy. Cagajowa u nas na noc postanowiła zostać. Nie musiały nam dwa razy powtarzać, jak już prawie bramkę mijałem, żona moja kochana poprosiła, żebym wrócił na chwilę i nowe zwierzę pogłaskał, bo wypada tak ponoć powitać je w domu. Na miękkich nogach zbliżyłem się do bestii z koszmarów. Klapnąłem po okropnym łbie dwa razy, na co jedna z ludzkich rąk jego pogłaskała dłoń moją. W tamtej chwili pobladłem całkowicie i nogi ugięły się pode mną. Żona mnie ze śmiechem podtrzymała i kopniakiem posłała w stronę Wiktora. Patrzył na mnie z nieukrywanym podziwem. Mówił później, że on by tak się nie odważył do monstrum podejść. Skwitowałem to tym, że prędzej czy później też będzie musiał, skoro szkaradę obie kobiety na spółkę w posiadanie wzięły. Zrygnął się tylko. Krzyknęła jeszcze na odchodne, że mogę imię nadać, skoro tak się przysłużyłem owej bestii. Bez namysłu rzuciłem Mietek. Skoro coś tak potwornego ma już we wsi mieszkać, to będzie pasowało, bo takie jest prawdziwe imię hazardzisty. Adekwatne więc do sposobu bycia, jak i z fizjonomii tego chuja złamanego. Wiktor śmiał się do rozpuku. Powiedział, że pewnie hazardzista, jak się dowie, to będzie wściekły. Jeszcze bardziej upewnił mnie tymi słowami, że dobrze wybrałem. Na samą myśl, że tego idiotę w nerwy wpędzę, jakoś mi raźniej się zrobiło w całej tej sytuacji. Poszliśmy do Wiktora i piliśmy tam do samego rana. Było naprawdę wesoło. 5 marca 2018. Pan Antoni opowiadał nam dzisiaj przy kawie, że syn jego malować zaczął na wielkim płótnie na strychu. Ponoć zadowolony jest bardzo i mówi, że wenę ma wielką. Zagajowa, co to na kawie u nas też była z Wiktorem, bardzo się zainteresowała tym wszystkim. Zapytała, czy może z chłopakiem porozmawiać, na co sąsiad mój przystał chętnie. Jak już wyszedł pan Antoni, to mówiła nam szamanka, że coś znalazła. Związek wielki istnieje między wioską naszą, tym wszystkim, co się wydarza, a głowami na kijach i tym paskudnym potworem o olbrzymim cielsku, co się nocą kiedyś przez wieś przewalał. Nie chciała nic więcej mówić, ale obiecała, że jak tylko teorię swoją potwierdzi, to da nam znać co i jak. Więcej jej nie naciskaliśmy. Żona moja z Zagajową wybrały się potem na przejażdżkę konno. Zabrały córkę moją kochaną ze sobą, bo odkąd potwornik, a właściwie już teraz Mietek, na naszym podwórzu zamieszkał, strasznie się moja pociecha lubowała w przesiadywaniu na nim i głaskaniu jego grzywy. Stawać by się mogło, że kobiety u nas we wsi to od młodości jakieś takie bardziej odważne są. Ja i Wiktor poszliśmy pogawędzić przy piwie. Wieczór się zbliżał sennie. Powiedziałem po kilku głębszych, że cieszę się nawet trochę na ten nasz powrót tutaj, do rzeczywistości. Przyjaciel mój zdawał się mnie rozumieć. W oddali słychać było wycie i jakieś straszne dźwięki. To, co w oddali, nie stanowiło bezpośredniego zagrożenia. To też popijaliśmy sobie leniwie i patrzyliśmy na naszą wieś, która powoli kładła się już do snu. 7 marca 2018. Chłopcy z podwórka dzisiaj przylecieli do Wiktora, bo dziurę jakąś znaleźli na jednym z pól. Przyjaciel mój poszedł sam sprawdzić, ale zawrócił po oględzinach po swoją ukochaną szamankę. I po mnie, bo podobno sprawa poważna jest. Gdy przeszliśmy na miejsce, okazało się, że dziura owa jak studzienka wygląda. Jednak jakaś podejrzana się wydawała. Nierówny brzeg i za dużo piachu, jak na dzieło rąk ludzkich. Zagajowa stwierdziła, że pewnie leży jakiejś cholery, albo portal do innego wymiaru, albo jeszcze inne gówno jakieś. Zapytałem, czy zakopać nie trzeba przypadkiem. To tylko się roześmiała. Wiktor chyba zorientował się, o co chodzi. Wrzucił kamień i nasłuchiwał odgłosu uderzenia w dno. Kiedy odgłos nie nadszedł, wzruszyliśmy ramionami i zabroniwszy dzieciakom się przy niej bawić, poszliśmy do domów. Oby nie wpadli gówniarze na jakieś głupie pomysły, bo się może jakie nieszczęście stać, jakby któryś tam wleciał.
Wróciliśmy później z Wiktorem, żeby chociaż jakąś pokrywę założyć. Nadźwigaliśmy się trochę, ale betonowe zabezpieczenie od studzienki zrobiło robotę. Teraz jak ktoś wleci, to na własne życzenie, bo zabezpieczone przecież było nie bez powodu. 9 marca 2018. Z samego rana deszcz straszliwy runął. Lało tak mocno, że ludzie wyjść z chałupy nie mogli. Dodatkowo krzyki, jakie słychać było na polach, i śpiewy. Zdawało się, że coraz bliżej to wszystko się dzieje. Śpiew stawał się wyraźniejszy, a kiedy tylko zacząłem rozróżniać poszczególne słowa wyjdźże, weźże, ofiara, rumianek, natychmiast uszy zatkałem. Pobiegłem do salonu, żeby żonę moją kochaną przestrzec. Ta jednak już miała założone słuchawki, a dziecku wacikami delikatnie uszy zatkała. Hulanice znowu we wsi. Nie można się wsłuchiwać w ich śpiew, bo potem ludzie tańczyć zaczynają i idą gdzieś w cholerę, aż z wycieńczenia po kilku dniach padną. Większość wioski bezpieczna była, bo pola daleko od domostw, to i słów pieśni nie słyszą. My, co blisko lasów i nieużytków jesteśmy, musimy się pilnować. Na szczęście w porę zareagowaliśmy, bo tym razem, kiedy wszystko z wieczora ucichło, nie słyszałem, żeby ktoś zaginął. Ulgę wielką więc odczułem. Zaprosiłem Zagajową i Wiktora do mnie na kolację i dobry bimber. Może ona coś wymyśli. Zazwyczaj kilka razy się pojawiają owe hulanice w tym samym miejscu w miesiącu. Warto byłoby coś z nimi raz na zawsze zrobić. Szamanka obiecała znaleźć rozwiązanie już następnego dnia, więc dzisiaj piliśmy radośnie, żeby przyszły sukces uczcić zawczasu.